Wojna się rozpoczęła, Rosjanie uderzyli z dużą, zmasowaną siłą. Ukraińcy cały czas się bronili, więc po roku mają bardzo duże doświadczenia w obronie. Ale teraz trzeba zmienić myślenie, zmienić szkolenie na bardziej ofensywne. I tych sił Ukraińcy mieli mało, bo generalnie mieli wszystko zaangażowane i doświadczone, bardzo doświadczone żołnierzy, ale w obronie. Więc my skoncentrowaliśmy się na budowie tych nowych zdolności, uwzględniając szkolenie bardziej priorytetowo ofensywne. Witam Państwa serdecznie. Ja nazywam się Michał Bruszewski, a to jest SKANER Defence24. Na wstępie zachęcam do subskrybowania naszego kanału na platformie YouTube, a dzisiaj moim Państwa gościem jest były zastępca dowódcy Zespołu Międzynarodowego do Spraw Pomocy Ukrainy, znanego pod kryptonimem SAGU i były dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej, generał dywizji Jarosław Gromadziński. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Dzień dobry panie generale. No i na wstępie chciałem zapytać o to, co kryje się pod kryptonimem SAGU, czyli ten Zespół Międzynarodowy do Spraw Pomocy Ukrainy. To jest bardzo ważna sprawa, bo trwa cały czas ludobójcza agresja Rosji przeciwko Ukrainie. I gdybyśmy mogli naszym widzom powiedzieć, czym w zasadzie było SAGU, na czym polegała praca pana generała w tym zespole? Security Assistance Group Ukraine, bo tak brzmi pełne rozwinięcie tego skrótu, jest takim doraźnym dowódcą stworzonym na potrzebę pomocy i koordynacji całego wysiłku wszystkich państw na rzecz Ukrainy. I tu należy podkreślić, że jest to ogromny wysiłek międzynarodowy. Tak naprawdę SAGU, bo tak najlepiej będziemy używać tego skrótu, Security Assistance Group jest jakby narzędziem wykonawczym dla konferencji w ramach formuły Ramstein. To jest ponad 50 krajów z całego świata, które spotykają się średnio raz w miesiącu w formule w Ramstein fizycznie lub w ramach wideokonferencji i rozmawiają na temat, w jaki sposób można lepiej wspomóc Ukrainę. Również przedstawiciele rządu ukraińskiego, minister obrony, ale również sztabu generalnego przedstawiają swoje potrzeby i sytuację bieżącą na froncie. Więc ten czynnik polityczny, który się jest na poziomie konferencji Ramstein, przenoszony jest jako do koordynacji przez Security Assistance Group Ukraine. I rolą tej instytucji jest tak naprawdę koordynacja, synchronizacja oraz, co najważniejsze dzisiaj, standaryzacja wszelkiego wysiłku, który jest związany z pomocą Ukrainie. Jest to bardzo szeroki wachlarz prac, bo mamy takie trzy główne filary, którym zajmuje się Security Assistance Group. To jest pion operacyjny, czyli doradztwo wojskowe, militarne. I tutaj chciałbym to zostawić jaką mgiełkę tajemnicy, bo o tych rzeczach nie powinniśmy mówić. Drugi pion to jest pion szkoleniowy i to jest bardzo widoczny, ten cały wysiłek szkoleniowy, który ostatnie pół roku było bardzo intensywne, bo decyzją właśnie państw, które biorą udział w formule Ramstein, było zbudowanie sił dodatkowych dla Ukrainy, aby mogła podjąć działania ofensywne, bo do tej pory były nakierowane na defensywę i móc je właściwie zbudować, wyszkolić w oparciu o wszystkie kraje. Więc tutaj było 21 krajów, które były zaangażowane w szkolenie, a szkolenie odbywało się na terytorium 15 krajów, nie tylko w Europie. Więc to był ogromny wysiłek synchronizacyjny, koordynacyjny dla nas, bo wszystkie te informacje przychodziły przez nas. I trzecią nogą, to jest trzecim filarem, jest logistyka. I tutaj mamy taką komórkę jak IDCC. Jest to komórka, która powstała 3 dni już po wybuchu wojny i zajmowała się koordynacją donacji bezpośrednio w tym gorącym czasie na Ukrainę. Ta organizacja odpowiada za pełną logistykę, za transport, przerzut, wszystkie sprawy związane z cłami, no formalnymi sprawami, ale również fizycznie dysponuje samolotami, ma mobilne zespoły, które jadą, oceniają, czy ten sprzęt jest przydatny, sprawny, w dobrym stanie i te wszystkie 3 filary musieliśmy skoordynować, więc to był ogromny wysiłek. Chciałbym zaznaczyć, że w Security Assistance Group pracuje 18 nacji na co dzień. Ja jestem bardzo dumny z tego, że wśród zastępców, a było tylko 2 zastępców, amerykański i był Polak, czyli to pokazywało, że ranga Polski jest bardzo wysoko widziana przez sojuszników, zwłaszcza Amerykanów, doceniana nasze wysiłki. Polska jest postrzegana jako bardzo rzetelny sojusznik, ale również to państwo, które skutecznie wspiera, bo jednak większość pomocy na Ukrainę przechodzi przez nasze terytorium sprawnie, więc naprawdę z poziomu Security Assistance Group to wszystko inaczej wygląda, w jaki sposób jest organizowana pomoc dla Ukrainy. Pan generał trochę wyprzedził moje następne pytanie, natomiast jak już mówimy o dostawach, to no Polska, można powiedzieć, jest jednym z liderów, jeżeli chodzi o przekazywanie broni Ukrainie. To jest bezsprzeczne, natomiast spójrzmy w takiej szerszej, jakby globalnej koalicji. Jak pan generał ocenia, czy te dostawy z Zachodu dla Ukrainy są wystarczające? Ja odpowiem w ten sposób. Ja tam pojawiłem się latem zeszłego roku. I te Security Assistance Group dopiero kreował się, tworzyliśmy tą organizację, instytucję i w tamtym czasie całe nasze działania, nie tylko naszej organizacji, ale wszystkich podmiotów, były ukierunkowane na przesłanie jak największej ilości pojedynczych platform. Tak to trzeba nazwać. To był sprzęt, który był niezbędny do prowadzenia działań, ale to były pojedyncze platformy w pojęciu wojskowym. Dzisiaj my jesteśmy ukierunkowani, Security Assistance Group jest ukierunkowany na dostarczenie całej zdolności. Czyli również pomoc ewoluowała od nieprzesłania pojedynczych pojazdów, pojedynczych armat, ale budowania zdolności. A zdolności przyjmujemy, że to jest moduł batalionowy, który był wyszkolony, zaopatrzony, wyposażony i wysłany na Ukrainę, dając jej zdolność użycia tego. Więc cała ta pomoc również przez to, jak się dzieje ta wojna, ewoluowała i trzeba powiedzieć, że dzisiaj już jest trudniej to zorganizować. To wymaga większego zaangażowania, większej koordynacji. W związku z tym Security Assistance Group już jest większą organizacją, bo dotyka wielu aspektów i w celu uporządkowania tego całego działania stworzyliśmy, zespół pod moim kierownictwem stworzył takie 4 linie operacyjne, które bardziej synchronizują szkolenie na rzecz Ukrainy. Wyszliśmy od tego, że podstawowym, niezbędnym to jest szkolenie podstawowe, basic training, i on był organizowany w oparciu najbardziej o siły zadaniowe Interflex, które organizują Wielka Brytania, i to jest szkolenie Wielkiej Brytanii. O tyle to jest ciekawe, że w ciągu 5 tygodni przylatuje samolot, 250 osób, 5 tygodni treningu i odlatuje świetnie wyszkolony rekrut, w pełni wyposażony w umundurowanie, również z kamizelką, również w hełmie, także jest gotowym takim, powiedzmy, żołnierzem do uzupełnienia w danych jednostkach. I tak się działo do czasu stworzenia Security Assistance Group. Naszą celem było, jeżeli ten żołnierz jest wyszkolony na Zachodzie według naszych standardów, to druga linia operacyjna to jest linia szkolenia na platformy lub specjalistycznego. Czyli chcieliśmy i tak zorganizowaliśmy, że ten żołnierz po 5 tygodniach przechodził do drugiej linii i na przykład był szkolony w różnych krajach, ale również w Polsce, jako saper przez 6 tygodni. Czy był szkolony jako ratownik medyczny. Chodzi o to, że wyszkoliliśmy żołnierza, zrobiliśmy z niego specjalistę, wyposażyliśmy i daliśmy Ukrainie zdolność. To jest bardzo istotne. Zwłaszcza wojna ewoluowała i dzisiejsza wojna pozycyjna pokazuje bardziej potrzebę większej ilości ratowników medycznych. I my reagowaliśmy, zwiększaliśmy szkolenie ratowników medycznych. Część w tej linii platformy to chodziło o to, żeby przeszkolić na platformę na pojazd, czyli szkolenie załogi generalnie do tego się ograniczało. I naszym poziomem ambicji była trzecia linia, czyli szkolenie zespołowe. I tutaj chcieliśmy stworzyć moduły, całe bataliony, które byłyby gotowe do wejścia do walki. I Polska jako pierwsza na jesień zeszłego roku podjęła wysiłek szkolenia 1. batalionu, bo nikt nie wiedział, jak to zacząć. Po prostu eksperymentowaliśmy przy współpracy Armii Ukraińskiej, bo zasilili nas instruktorami i to przeprowadziliśmy na terenie Polski. I w ciągu 6 tygodni udało nam się wypracować moduł szkoleniowy. I na bazie naszych doświadczeń inne państwa zaczęły również przejmować nasze lesson learned i szkolić. Można powiedzieć z dumą, że Polska jest liderem w szkoleniu zespołowym na dzisiaj. Również Amerykanie od stycznia tego roku uruchomili szkolenie zespołowe, ale na platformy, które oni donowali, czyli na Strykery, na Bradleye, w oparciu o poligony, które mają na terytorium Niemiec. Niemniej jednak Polska jest liderem, jednak najwięcej przeszkoliliśmy batalionów. I również patrząc na jak zdobyliśmy my doświadczenie jako instruktorzy, Upgrade'owaliśmy to do szkolenia również sztabów brygad. To też jest bardzo istotne, żeby osobno szkolić same sztaby brygad. No nie jesteśmy w stanie fizycznie przeprowadzić szkolenia takiego, żeby całą brygadę rozwinąć, bo jednak jest to kosztowne, czasochłonne i wymaga specjalnego terenu. Więc to szkolenie nasze bardzo się rozwijało i zauważyliśmy jedną, że czwartą linię powołaliśmy, to jest linia szkolenia liderów, dowódców. Zauważyliśmy, że duży i większym efekt jest, jeżeli szybciej przygotujemy dowódców. Więc zaczęliśmy na terenie Europy organizować kursy krótkie dla dowódców plutonów, dowódców kompań, dowódców batalionów, tak aby przygotować ich do dowodzenia z wykorzystaniem sprzętu, którego do tej pory nie mieliśmy. Bo tutaj też trzeba zauważyć, że nowy sprzęt, zachodni sprzęt niesie ze sobą nowe zdolności, nowe możliwości, których do tej pory w armii ukraińskiej nie było. Więc też trzeba było przygotować dowódców do wykorzystania tego bardziej efektywnego oraz do zachowania ekonomii sił, czyli tak, aby zawsze ten potencjał bojowy był zachowany. Więc tutaj duży aspekt była również rola budowania zdolności logistycznych. Czyli budowanie tych zdolności, szkolenie. Nasuwa się pytanie, bo bardzo wiele w mediach spekuluje się o możliwej kontrofensywie ukraińskiej. Ukraińcom udało się wyzwolić Chersoń w listopadzie zeszłego roku. Z powodzeniem przeprowadzili, można powiedzieć, taką spektakularną ofensywę, wyzwalając Izium. No i wtedy wszyscy mieli takie, można powiedzieć, apetyty, co dalej? Czy będzie jeszcze jakaś duża kontrofensywa? I jak pan generał to ocenia? Czy to są na ten moment zdolności Ukraińców, żeby taką kontrofensywę przeprowadzić? I jak pan to widzi? Ja powiem tak, w tym czasie byłem właśnie w Security Assistance Group Ukraine i monitorowaliśmy godzina po godzinie, dzień po dniu to wszystko, co się działo na Chersoniu i również związane z Izium. I to jest doświadczenie, które zdobyli Ukraińcy, bo musimy podejść do tego bardzo pragmatycznie. Wojna się rozpoczęła, Rosjanie uderzyli z dużą, zmasowaną siłą. Ukraińcy cały czas się bronili, więc po roku mają bardzo duże doświadczenia w obronie. Ale teraz trzeba zmienić myślenie, zmienić szkolenie na bardziej ofensywne. I tych sił Ukraińcy mieli mało, bo generalnie mieli wszystko zaangażowane i doświadczone, bardzo doświadczone żołnierzy, ale w obronie. Więc my skoncentrowaliśmy się na budowie tych nowych zdolności, uwzględniając szkolenie bardziej priorytetowo ofensywne, po to, aby zbudować potencjał, który może posłużyć Ukrainie do rozpoczęcia, nie chcę mówić ofensywy, kontrofensywy, bo tutaj wielu znawców będzie się teraz zajmowało no tak. słownictwem, a nie działaniem. Ja jestem pragmatyczny, dla mnie ważne jest, co dokonają. I ja wierzę w to, że te siły, które zostały zbudowane przez ostatnie pół roku, które są świetnie wyposażone w sprzęt zachodni, bardzo dobrze wyszkolone i na zachodzie, również zgrywane na Ukrainie, muszą być użyte. To jednak jest znaczący potencjał, którym dysponuje Ukraina. Ale tu należy rozważyć parę aspektów, bo to nie jest tylko fizyczne użycie siły. Teren. Ja zawsze zwracam uwagę na teren. Teren jest kluczowy do podjęcia ofensywy. Każdy, kto chociaż troszeczkę zgłębił historię danego regionu, a zwłaszcza północy, gdzie prowadzone działania powyżej Zaporoża w kierunku Izium, teren jest ciężki i drożnia jest ograniczona, a my mamy przygotowane duże siły zmechanizowane i pancerne, które potrzebują przestrzeni, które potrzebują terenu. W związku z tym teren będzie dyktował, kiedy Ukraińcy zdecydują się użyć. Bo to już mówiąc konkretnie, na pewno użyją. Ja wierzę w to, że użyją, bo mając takie siły, grzechem byłoby nie spróbować, nie podjąć wyzwania, zwłaszcza, że morale jest wysokie, nowoczesny sprzęt daje im pewność tego, że będą skuteczni, a jak widzimy, wojna się zatrzymała, stała się pozycyjna. Jak można śledzić nawet w internecie, w otwartych źródłach, nawet pokazywane są mapki, to przesunięcia się 200, 300, góra 500 metrów w ciągu doby i to zaraz odzyskiwany ten, więc czekamy na jakieś rozstrzygnięcie. W moim przekonaniu Ukraińcy dzisiaj mają wszystkie argumenty za tym, żeby rozpocząć działania ofensywne. Myślę, że wszyscy będziemy zaskoczeni, na którym kierunku pójdą, bo oni najlepiej znają teren. Ja zawsze mówię, nie można pouczać Ukraińców, jak mają walczyć. Oni doświadczenie okupili krwią. Oni doświadczenie kupili roczną walką. Oni naprawdę świetnie działają. Oni potrzebowali narzędzia. I to narzędzie dostali. Staraliśmy się ich wyszkolić najlepiej jak potrafimy. Ja wizytowałem wiele obiektów szkoleniowych, gdzie Ukraińcy się szkolą i byłem pod wielkim wrażeniem entuzjazmu, jak oni chłoną wiedzę. Oni prosili, dajcie nam trenażery, my będziemy siedzieli po nocy. Oni po prostu chcieli. Więc morale, jeżeli porównamy najważniejsze aspekty, mamy morale, mamy nowoczesny sprzęt, mamy przygotowaną do tego logistykę. Ostatnim kluczem jest teren i pogoda. Jeżeli to będzie na korzyść przeprowadzenia działań ofensywnych, wierzę, że Ukraińcy skorzystają z tej okazji i mają szansę zrobić to z wielkim powodzeniem. Niebawem okno pogodowe się otworzy, bo teraz mamy taki okres jakby Rasputicy tak zwanej, czyli okres błota, prawda, potoków błota, które blokują. Chciałem zapytać także o drugą stronę frontu, czyli agresora. Jak pan generał ocenia? No, już pan generał wspomniał o tym, że jakby te zdobycze, nawet jeżeli są to raczej w metrach liczone niż w kilometrach i są często odbijane przez Ukraińców. Główną taką bitwą na wschodniej Ukrainie jest Bachmut, są także walki o Awdijówkę. Jak pan generał ocenia od tej strony rosyjskiej? Rosyjska armia dostała zadyszki i jest w takiej patowej sytuacji? W moim przekonaniu tak. Jest to pad po stronie rosyjskiej, ale ten pad wynika również z błędnego systemu dowodzenia, z błędnego systemu organizowania działań. To się mści lata zaniedbań. To nie jest tak, że armia rosyjska jest taka zła. Ona po prostu została na poziomie II wojny światowej. System jest bardzo hierarchiczny, system jest zdecentralizowany, więc tutaj nie ma mowy o swobodzie działania. Więc naturalnie taki system powoduje, że nie wyzwala ruchu, nie wyzwala działań. Dwa, również Rosja łapie zadyszkę pod względem zaopatrzenia. Dzisiaj to jest wojna logistyczna. Kto lepiej zaopatrzy, kto szybciej zaopatrzy, kto ma lepszy system ewakuacji uszkodzonego sprzętu, kto szybciej ten sprzęt naprawi i wróci na pole bitwy, ten wygrywa. I to widać dzisiaj. W dłuższej perspektywie logistyka jest kluczem do wygranej. I tu widać każdego dnia, że mają problem z zaopatrzeniem. Ja zawsze zwracam uwagę na to, jak Rosjanie używają artylerii i walki elektronicznej, bo to pokazuje, gdzie mają słabości. Jeżeli na danym kierunku zwiększają użycie walki elektronicznej, to blokują swoje działanie i przeciwnika, ale to świadczy o tym, że mają braki w artylerii i w zaopatrzeniu, bo muszą gdzieś równoważyć wysiłek. Więc ta wojna przyniosła ze sobą bogate doświadczenia i lepsze zrozumienie działania wojsk rosyjskich. Bardzo fajnym aspektem jest to, że Rosjanie mają najlepiej chyba rozwinięte bardzo duże ilości wojska walki elektronicznej, ale również zauważyli, że jeżeli używają je, to sami eliminują swoje siły. Ale mają problem z UAV, które jest wszędzie. Więc ja obserwuję, tak moje analizy z ostatnich pół roku, Rosjanie używają walkę elektroniczną nie do oddziaływania na przeciwnika, tylko jako firewall do ochrony własnych sił, które się znajdują za tymi liniami. Więc to pokazuje, jak dysponując tymi samymi środkami, ewaluujemy użycie tych środków w zależności od potrzeb na polu walki. A to pokazuje, że Rosjanie posiadają braki, że muszą sobie równoważyć te braki, aby zachować żywotność swoich sił. Więc w tym przekonaniu, tak, można powiedzieć, Rosjanie złapali zadyszkę, mają problemy logistyczne, mają problemy z morale, mają problemy również z użyciem kluczowych systemów, które miały gwarantować im sukces, a tak naprawdę nie przyniosły zamierzonego efektu, więc w mojej ocenie mamy sytuację patową. Kto dzisiaj, jeżeli pogoda pozwoli, przejmie pierwszy inicjatywę, ten zacznie dominować i przejmie inicjatywę strategiczną. To druga strona będzie musiała reagować na jego działania. I ja wierzę w to, że Ukraińcy wykorzystają ten moment, bo oni najlepiej wiedzą, kiedy teren będzie dogodny i pogoda. Mając takie środki, powinni przejąć inicjatywę. Panie generale, w Pana służbie bardzo ważny był rozwój zdolności, jeżeli chodzi o kształtowanie 18 Dywizji Zmechanizowanej, jeżeli chodzi o kształtowanie zespołu, który dzisiaj omówiliśmy, czyli SAG-u. No i pojawia się pytanie, co z przyszłością, dlatego że w mediach spekulowało się, że Pan generał zostanie dowódcą Eurokorpusu. Jak to będzie w przyszłości wyglądało, jeżeli Pan generał może coś zdradzić? Panie redaktorze, no tak moja służba wojskowa się toczy, że zawsze stawiane są przeze mną wyzwania, co nie ukrywam, bardzo lubię. To przynosi bardzo dużą satysfakcję. Przypomnę, 15 Brygada, którą dowodziłem, to była pierwsze wyzwanie dla mnie, ponieważ batalion NATO, który został stworzony decyzją po szczycie w Warszawie, został desygnowany do 15 Brygady i stał się częścią 15 Brygady. I musieliśmy się nauczyć, jak pracować, jak budować system dowodzenia, wymianę informacji, przejąć całe procedury natowskie, zgrać się. To było pierwsze dla mnie takie przejście do zdolności, do budowy zdolności, do działania. 18 Dywizja była konsekwencją moich doświadczeń z 15 Brygady, tylko w większej skali. I myślę, że przy wsparciu wielu wspaniałych oficerów, podoficerów, którzy ze mną pracowali, bo ja zawsze podkreślam, to nie jest praca jednej osoby, to jest praca zespołu, a udało mi się skompletować naprawdę wspaniałych fachowców, czego efekty dzisiaj można oceniać. Więc ja jestem gotów na wyzwanie, ale panie redaktorze, poczekajmy na decyzję. Ja jeszcze jestem na urlopie, kończy się urlop, wracam do pracy i wierzę, że moje doświadczenie, moja wiedza, moje wykształcenie będzie przydatne dla Sił Zbrojnych jeszcze przez wiele lat, gdyż no, nie czuję się wypalony, czuję się pełny energii, a to, co zdobyłem doświadczenie w Security Assistance Group, jest tak unikalne, ponieważ tak naprawdę byłem jedynym oficerem polskim, który miał dostęp do tej wiedzy, który partycypował każdego dnia w tym. Nie było to łatwe, bo to była praca 7 dni w tygodniu, po 12 godzin, ale bardzo satysfakcjonujące dzisiaj, ponieważ dzisiaj możemy obserwować efekty naszej pracy, całego tego zespołu SAG-u. I najlepszą oceną naszej pracy Security Assistance Group będzie właśnie wiosenna, trzyletnia ofensywa, którą rozpocznie Ukraina. I ja wierzę, że to będzie zwycięska ofensywa. Myślę, że wszyscy wierzymy. Tutaj postawimy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie generale. Dziękuję bardzo. Moim państwa gościem był generał dywizji Jarosław Gromadziński. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję.